W kronicy policyjnej o śmierci na torach przy ulicy podmiejskiej pociąg relacji Rzeszów Tarnów przejechał 60-letniego mężczyznę. Mówimy także o przestępstwach przemytniczych, a także o ujętych złodziejach, którzy okradali mieszkania. W dniu wczorajszym, niestety, mieliśmy bardzo przykre zdarzenie. Tarnoscy policjanci, dyżurni Tarnoscy zostali powiadomieni z CPR-u o potrąceniu przez pociąg mężczyzny. Jak się na miejscu okazało, prawdopodobnie mężczyzna leżał na torach i pociąg relacji Rzeszów-Tarnów przejechał po prostu przez tego mężczyznę. Mężczyzna nie żyje, jest to 60-latek, mieszkaniec Tarnowa. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Tarnowie w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego, tego zdarzenia. Po sekcji zwłok dopiero będziemy w stanie stwierdzić co dokładnie było przyczyną śmierci. Tarnowscy policjanci prowadzili czynności właściwie kończyli czynności w związku z zatrzymaniem osób, które dokonywały kradzieży oraz kradzieży z włamaniem do naszych mieszkań. Dwie osoby przychodziły do mieszkańców naszego regionu pod pozorem pomocy z Narodowego Funduszu Zdrowia, a w tym czasie druga osoba dokonywała kradzieży lub kradzieży z włamaniem w naszych mieszkaniach. Taka sytuacja przytrafiła się w zeszłym roku w czerwcu jednemu z mieszkańców Ciężkowic. Tutaj straty powstały ponad 5000 tysięcy złotych oraz. W kilku miejscach na terenie całej Polski Policjanci zatrzymali tę grupę. Udało się ją zlokalizować aż w bielsku białej. Udało się część pieniędzy odzyskać. Większość rzeczy niestety na chwilę obecną nie udało się nam odzyskać. Postępowanie w tej chwili zakończone prowadziła komenda miejska policji w Tarnowie. Dwie osoby zostały aresztowane jedna jest pod dozorem policyjnym. Wydział PG zatrzymał osobę, która w zeszłym roku Dokonała wynajęcia na placu w powiecie tarnowskim 30 zbiorników 1000 litrowych. Do tych zbiorników został zalany olej napędowy w ilości równoważnej, czyli około 30 tysięcy litrów. Towar został zakupiony z firmy spedycyjnej sprzedającej oleje napędowe za kwotę ponad 120 tysięcy złotych. Niestety faktury, które zostały wystawione na, zarówno na paliwo, jak i na dzierżawę zbiorników, nigdy nie zostały opłacone. Tarnowscy Policjanci Wydziału PG udało się im zlokalizować tego mężczyznę, zatrzymać. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych czynów. Postępowanie aktualnie prowadzi Komenda Miejska Policji w Tarnowie Wydziału PG. Na początku tygodnia policjanci zlokalizowali samochód, który z województwa pomorskiego przewoził do Tarnowa susz tytoniowy. Tutaj mężczyzna 62-latek, mieszkaniec właśnie Pomorza, przywiózł ponad dwie tony suszu tytoniowego. I w Lisiej Górze na stacji paliw był przeładunek na mniejsze samochody, które miały dalej na teren Małopolski przewieźć ten tytoń. Policjanci zatrzymali trzy osoby: jednego mieszkańca Tarnowa, mieszkankę Tarnowa oraz właśnie mieszkańca. Województwa pomorskiego. Zabezpieczony susz tytoniowy został zabezpieczony. Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego w tym momencie wynosi ponad 1,5 miliona złotych. Udało się tarnowskim policjantom w zeszłym tygodniu zatrzymać dwie osoby, które dokonywały kradzieży i włamań na terenie naszego miasta. Dwóch młodych mężczyzn w wieku 25-35 lat dokonywało włamań poprzez wyważanie, podważanie drzwi balkonowych zwykłym śrubokrętem. Zatrzymani mężczyźni przyznali się do zarzucanych im czynów. Udało się tarnowskim policjantom udowodnić w sumie 17 tego typu włamań. W Tarnowie było ich 8, 5 było ich w Rzeszowie, dodatkowo jeszcze było w Bochni oraz w Brzesku. Mężczyźni do tej pory niekarani, zostali dostali przesłuchani i po przedstawionych zarzutach, po wykonaniu wszystkich czynności procesowych zostali zwolnieni do, do miejsca zamieszkania. Za kradzież z włamaniem będą odpowiadać przed Tarnowskim Sądem, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Odnotowaliśmy w sumie kilka zdarzeń w związku z ruchem drogowym. Do, jednych takich, do jednego, którego najbardziej tragicznego, to wypadek w Biadolinach Radłowskich. Tutaj mężczyzna kierujący rowerem nie dostosował się do znaku stop. Wjechał na, z ulicy Podporządkowanej i został potrącony przez samochód. Na szczęście obyło się tylko i wyłącznie na złamaniach kości żeber. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzi Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Tarnocy policjanci odnotowali w sumie ponad 2600 kontroli, z czego okazało się, że 15 osób prowadziło samochód pod wpływem alkoholu, 16 to rowerzyści również pod wpływem alkoholu. To takiego najbardziej kuryzalnego, spektakularnego zdarzenia z udziałem nietrzeźwego kierującego, to pani, która miała w sumie ponad 2,5 promila alkoholu, poruszała się w Tarnowie w okolicach hali sportowej na ulicy Krupniczej. Tutaj swoim samochodem spowodowała uszkodzenie w pięciu innych pojazdach zaparkowanych w rejonie właśnie hali sportowej. Została zatrzymana. Postępowanie w tej sprawie będzie, prowadził komenda, będzie prowadziła Komenda Miejska Policji w Tarnowie. Odnotowaliśmy w sumie 34 kolizje w ostatnim okresie, oraz w tym tygodniu, niestety jedna osoba straciła prawo jazdy w związku z przekroczeniem prędkości o 50 km na godzinę. Przypominam, że jest to czynności administracyjne. W przypadku ujawnienia takiego wykroczenia prawo jazdy, niestety musimy stracić na 3 miesiące. Na kolejną kronikę policyjną zapraszamy w poniedziałek.